Czeska Praga to dla Polaków jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych. Gdzie warto zjeść w tym mieście? Czy stolica Czech ma do zaoferowania tylko dobre piwo w sążnych kuflach, knedliki i mięso w sosach? Zapraszam do oglądania odcinka, w którym postaram się odpowiedzieć na te pytania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy w Pradze. Do Pragi przyjechaliśmy wraz z marką Revolut. Revolut to wirtualny portfel, dzięki któremu możemy wymieniać pieniądze w różnych światowych walutach po kursie bankowym, czyli bez żadnej prowizji. Do tego wirtualnego portfela dołączona jest rzeczywista, prawdziwa, namacalna karta, dzięki której możemy też wypłacać pieniądze z bankomatów do 800 zł miesięcznie za darmo, również bez żadnej prowizji. Przydaje się zwłaszcza na wakacjach. Z poniższego linku możecie się zarejestrować w Revolucie i zamówić za darmo własną kartę. Link znajdziecie także w opisie. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o Revolucie, no to parę miesięcy temu nagraliśmy film, w którym wyjaśniamy ciut więcej, jak to wszystko działa. Tutaj wam gdzieś wyskoczył link do niego. My oczywiście w tym filmie pokażemy wam dużo dobrego jedzenia. Idziemy jeść! Do pierwszego śniadania w Czechach zamówiłem sobie piwo. Zamówiłem w ogóle zestaw śniadaniowy, który nazywa się Hangover. Pierwsza godzina w Czechach i musiałem zjeść coś czeskiego, czyli mam gulasz z jakąś kiełbaską, z serem, jest piwko, jest pieczywo, jakieś takie bardziej właśnie kojarzące mi się z Czechami. A Sonia ma śniadanie fit, granola, owocki, jogurt, jeszcze rogalik do tego. Miała sok pomarańczowy, ale był dość mały, 100 ml, został wypity bardzo szybko. Smacznego! Poprawka to nie jest ser, to jest tarty chrzan. Dzięki czemu całe danie zyskuje na wyrazistości. Oj tak. Na śniadaniu byliśmy w Café Louvre. Jest to kawiarnia, restauracja istniejąca od początku XX wieku. Raczej takie turystyczne miejsce, które ładnie wygląda i w którym jedzenie jest może nie złe, ale po prostu takie średnie. Na pewno są lepsze miejsca na śniadania w tym mieście. Tutaj też musicie pamiętać o tym, że raczej są kolejki. Idą szybko, więc po kilku minutach już siedzicie przy stoliku, ale tą chwilę trzeba poczekać. No i fajny bajer z tym takim śniadaniem na kaca, piwko, gulasz, czyli takie typowe czeskie rzeczy. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Witopna. Znajduje się ono blisko, właściwie przy Wacławskim Namestii. I słynie ono z tego, że przynajmniej piwo przyjeżdża pociągami do nas, takimi malutkimi kolejkami. Póki co mam piwko. I to też jest taka charakterystyczna rzecz dla Czech. Jest to piwo tak zwane rzezane. Połączenie dwóch rodzajów piwa. Jasne i ciemne. Widać zresztą tą różnicę w kolorze. Sobie zamówiłem talerz mięsa, na którym są skrzydełka z kurczaka, jest pulled pork, jest wołowina duszona w winie. Tutaj są żeberka, jakiś sosik, kolesławik, pikle i cztery sosy. A Sonita ma wege burgera. Jest to burger z portobello mushroom, cheddarem, z majonezem i tak dalej. I do tego sobie dobrałam właśnie kolesława i ziemniaki. Sonia już powiedziała, że dobre. Także hashtag biedna Sonia, próbuję od niej. Restauracja Witopna to w sumie taki fajny bajer. Można przyjść, żeby zobaczyć, jak małe pociągi przywożą piwo. Troszkę to było dla mnie rozczarowaniem, że tylko piwo, a nie też jedzenie. Same posiłki raczej takie nie zapadające w pamięć. Nie były niesmaczne, ale też raczej nie ma powodów, żeby tutaj wracać. Sentymentalnie przyszliśmy do planety Žižkov. Ja tutaj byłem parę lat temu z rodzicami i jadłem utopence. Utopence to jest taka popularna czeska przekąska do piwa. Kiełbaski z wieprzowiny, wołowiny i słoniny. Marynowane z różnymi dodatkami. Tutaj głównie królują papryczki i jakieś ogórki. W Polsce trudne do dostania, a smakuje wyśmienicie. Z tego co pamiętam, tutaj te utopence były
dość ostre. Tak to wygląda. Normalnie utopence podaje się przede wszystkim z cebulą. Tutaj w Planecie Żyżkow jest bardzo dużo ostrej papryki i ona jest naprawdę pikantna. Zarówno ta, jak i ta daje kopa niezłego. A jeśli mnie zapytacie, czy polecam Planetę Żyżkow, żeby tutaj przyjechać specjalnie i spróbować, no to odpowiem, że chyba raczej nie, bo tutaj jestem tak bardziej z sentymentu właśnie. Wchodząc tutaj jednak czuć coś specyficzny zapach rozlanego piwa. Pamiętajcie, że choć Planeta Żyżkow szumnie nazywa się restauracją, to jednak jest przede wszystkim pubem. Przyszliśmy na czeskie jedzonko do miejsca, które nazywa się Klaszterni Piwowar Strachow. Tutaj przygotowują oczywiście własne piwko, no i też można co nieco dobrego prawdopodobnie zjeść. Jest to miejsce, które znajduje się pomiędzy zamkiem a wzgórzem Pedżin, na którym jest taka charakterystyczna budowla przypominająca wieżę Eiffla, taki punkt widokowy, na który też polecamy się wybrać. Póki co czekamy na stolik. Mam już swoje danie, w sensie taką przystaweczkę bardziej. Zupa cebulowa. Zupa cebulowa jest bardzo popularna w Czechach, podobnie jak we Francji na przykład. I jest to zupa przygotowywana na tym piwie. Na ciemnym piwie, ważonym tutaj na miejscu. Jest bardzo tłusta, myślę, że tam jakaś kostka masła na pewno wleciała. I do tego podane są grzanki z takim serem koloru cheddara. Także jest dość sycąco i tłusto. I naprawdę bardzo smacznie. Jeśli chodzi o czeskie zupy, czyli czeskie polewki, to oprócz zupy cebulowej czy zupy gulaszowej bardzo popularna jest także zupa czosnkowa, której akurat podczas tego wyjazdu nie dałem rady spróbować, ale która też jest świetna. Będąc w Czechach wiele razy bardzo często ją zamawiałem. Oczywiście jest bardzo mocno czosnkowa, też często jest podawana z grzankami z serem. Mam takie typowo czeskie danie, czyli świczkową na śmietanie. To jest wołowina, taka pieczeń wołowa, do tego są knedliki, takie, jak ja to mówię, lepsze knedliki, nie jest to tylko taka bułka, tylko ma taki marmurkowy schemat troszkę. Po to właśnie wymyślono knedliki, żeby jak najwięcej sosu one wchłaniały. Ten sos jest raczej słodki niż wytrawny, także no trzeba lubić takie połączenia słodko-mięsne. Też jest żurawina do tego. Oryginalnie, bardzo często podaje się taką kapkę bitej śmietany obok mięsa. Co mnie kiedyś bardzo zdziwiło. Kilka lat temu, jak byłem w Pradze, mój kolega to zamówił i byłem w szoku wręcz, że takie rzeczy się je. Ale jest to całkiem spoko. Jak widzicie, w Pradze kuchni czeskiej nie brakuje. Jest sporo też takiego nowoczesnego jedzenia, które wprawdzie można znaleźć w wielu europejskich miastach, czy w wielu miastach na całym świecie, ale też w Pradze można znaleźć coś naprawdę smacznego. I teraz kilka takich miejsc wam pokażemy. Numerem jeden całego wyjazdu do Pragi były dla mnie dwa burgery w Nasze Maso. Nagrałem o nich jednak osobny film, więc nie będę tutaj powielał swojej opinii. Link do vloga właśnie wyskoczył wam w prawym górnym rogu ekranu. A dodatkową zachętą niech będzie to, że były to najlepsze burgery, jakie jadłem w swoim życiu. Cześć wszystkim, witam was w moje urodziny. Ostatnio też spędzaliśmy te urodziny razem. Nie wiem, czy oglądaliście nasze vlogi ze Stanów, ale wtedy byliśmy w Chicago. Teraz jesteśmy w Pradze, więc witam was na śniadaniu. Zamówiliśmy już śniadanie, a jesteśmy w knajpie, która się nazywa Nie wiem jak. Jesteśmy w knajpie, która się nazywa Eska. Czekamy na śniadanie, a teraz mamy tutaj takie czekadełko w postaci chlebka i masła. No i kawy już przyszły, ja mam latę, a Maciek ma jakiś tutaj drip. Jakaś kawa przelewowa. Tutaj w tym lokalu sami pieką pieczywo. Sami w zasadzie robią wszystko. I bardzo się z tego powodu szczycą. Ponoć jedne z najlepszych śniadań w Pradze. Tyle tylko, że nie w turystycznej dzielnicy, a bardziej w takiej biznesowej. Jesteśmy w okolicy, która nazywa się Karlin. Dobra. Jest już nasze śniadanie, błyskawicznie w sumie podane. Ja mam tost z chleba tutaj wypiekanego, do tego jest szynka, jest ser, jest to wszystko zapiekane w jajku, są dwa rodzaje kapusty i sos. Sonia z kolei ma granole z owocami, z orzechami, wszystko pięknie wygląda. To się rzuca w oczy, to, że to jest wszystko z bardzo dobrego składnika. To pieczywo jest świetne, są super wędliny. Smakuje to doskonale, nie jest to duża porcja. Ten sosik też świetny, a do tego do picia pyszna kawa. Moje też jest bardzo dobre, w porównaniu do tej granoli, którą ja jadłam wczoraj, no to jest niebo a ziemia. Jest w ogóle całkiem inna, jest taka właśnie, no taka prawdziwa granola, a nie taka właśnie z jakiejś paczki. Pyszna. Naprawdę świetne miejsce z dobrymi produktami. Świetne pieczywo, aż zapragnąłem kupić sobie tutaj bochen chleba i wziąć do Polski. Kto wie, może to zrobię. I w ogóle mam ochotę tutaj wrócić, zarówno na śniadanie znów, bo było świetne i w menu widziałem jeszcze wiele innych ciekawych propozycji, ale też tutaj można zjeść obiad, można zjeść kolację, można zjeść lunch, więc kto wie, może tu jeszcze wrócimy. W sumie bym chciał.
miejscu, bardzo blisko mostu Karola, jest za mną ściana Johna Lennona. Jest to ściana, której historia sięga 1988 roku, kiedy były bunty studenckie, kiedy były demonstracje młodych. Potem zostali oni nazwani lennonistami. No i powstała taka ściana, która w ogóle się zmieniła oczywiście setki razy od kilkudziesięciu lat. Cały czas powstają tam nowe malowidła. Jest twarz Johna Lennona, która też już jest inna niż kiedyś na początku, bo tamta została zamazana. Wszystkie napisy symbolizują miłość, pokój. Cały czas się pojawiają jakieś takie też nowe rzeczy, na przykład teraz jest napis Free Hong Kong, więc ta ściana tak naprawdę dodaje to, co się teraz dzieje na świecie. Przychodzi tu bardzo dużo ludzi zrobić sobie zdjęcie, również jest tu jakiś grajek, gra na gitarze, jest takie pozytywne miejsce. Lekka chlawa albo clearhead, na pewno znajdziecie na Google, blisko mostu Karola, całkiem smaczne jedzenie w przyzwoitych cenach. Trudno znaleźć bezmięsne jedzenie w Pradze, trudno znaleźć coś lżejszego, ale się udało. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Lekka Chlawa, Clear Head po angielsku. Jest to restauracja w 100% wegetariańska. W kuflu taką lemoniatkę mi przynieśli. Malutka. Malutka, pół litrowa, bardzo smaczna, orzeźwiająca. On jest z kotletem z sejtanu, jest boczek z tempechu, jalapeno, cebulka, pomidor, ser. Ser jest normalny, bo to jest burger wegetariański. Drugi wegeburger nasz w Czechach i drugi z fajną bułką. Mam makaron soba z batatami i do tego polendra, jest awokado, są falafele. Jest to bardzo dobre. Jest to na zimno, bo to jest taka sałatka, ale smakuje lepiej niż zrobione. Jest całkiem spoko, dość pikantny. Chyba od tych papryczek jalapeno. Kiedy dostałem się już do takiego środka burgera, to jest rzeczywiście całkiem w porządku. Nie jest taki suchy jak na początku, bo dochodzi sos, też ten kotlet jest taki bardziej soczysty. Naprawdę spoko burger. Ale przed tego co wczoraj jadłam, czy nie? Dla mnie lepszy, bo ty wczoraj jadłaś go z pieczarką. A ja specjalnie za pieczarkami nie przypadam. Tam chyba była smaczniejsza bułka. Jest to jedno z miejsc w Pradze, które się wyróżnia pod tym względem, że jest po pierwsze bardzo mało bezmięsnych restauracji. Po drugie, jest bardzo mało bezmięsnych opcji w restauracjach. A po trzecie, jeśli już jest jakaś bezmięsna restauracja, to bardzo często jest to bar sałatkowy, podgrzewane jedzenie w bemarach i tak dalej, co mnie osobiście jakoś nie kręci. Także jeśli jesteście w Pradze na dłużej, albo nie jecie mięsa, albo jesteście na dłużej i jesteście tym mięsem zmęczeni, bo tego mięsa jest tutaj bardzo dużo, no to polecam. Kolejne śniadanie jemy w kawiarni Nachlas, czyli Na Głos, na Żiżkowie. Ciekawe mają te śniadania w Czechach. Zamówiłem sobie śniadaniowego burgera, który wygląda tak. Jest tutaj jajko, jest majonez, jest pomidor, sałata, bekon, ser i nie bardzo wiem, jak się za niego mam zabrać, bo go nie ugryzę raczej. Chyba go w częściach zjem po prostu. Niestety. Dzień dobry. Dobra bułka. Ktoś tutaj często są dobre bułki i dobre pieczywo do burgerów. Ser się ciągnie. Boczek jest naprawdę fajny i chrupiący. Za to plusik. Śniadanie całkiem przyjemne, również pod kątem cenowym, też bardzo sycące. Jadłem burgera śniadaniowego, który był sporym potworkiem na takie śniadanie. Ten burger, jeśli chodzi o smak, całkiem w porządku, nic wybitnego i generalnie tak oceniam tę kawiarnię, że jeśli nocujecie w innej części Pragi i nie przyjeżdżacie na Żiżkow, na wieżę telewizyjną, która jest tutaj tuż obok, no to raczej nie ma sensu specjalnie tutaj się tarabanić, ale jeśli mieszkacie tutaj, no to jest to jeden z ciekawszych punktów na śniadanie tutaj w okolicy. My akurat mamy Airbnb na Żiżkowie, jest bardzo dużo noclegów na Żiżkowie, takich tańszych właśnie jak Airbnb czy hostele. Także kto wie, może wasze drogi zaprowadzą was do kawiarni Nachlas na jakieś śniadanko albo kawę. Kawa jest naprawdę bardzo dobra i warta polecenia. A jeśli chodzi o Airbnb, no to trafiła nam się znowu naprawdę fajna miejscówka, do której link dajemy w opisie. W opisie znajdziecie także link do rejestracji w Airbnb, dzięki której macie 100 zł na pierwszy nocleg. Widzicie go też tutaj poniżej. Jesteśmy na wieży telewizyjnej na Żiżkowie, która ma ponad 200 metrów. Taras widokowy znajduje się na wysokości bodajże 93 metrów i stąd mamy widok na całą Pragę. Aczkolwiek centrum Pragi jest dość daleko, więc jeśli myślicie, że zobaczycie sobie most Karola z góry, no to raczej nie tutaj. Tutaj widzimy panoramę całego miasta. Bilet wstępu na ten taras widokowy to 250 koron. A jeśli nie chcecie wjeżdżać tutaj na ten punkt widokowy, no to warto zobaczyć tę wieżę z dołu, gdyż zdobią ją rzeźby Dawida Czernecho. Takie dzieci spacerujące po wieży. Troszkę to creepy wygląda. Kolejne śniadanie w okolicy Żiżkowa, to już są chyba winohrady.
nazywa się miejsce Cafe Fin. Jest to kawiarnia z kawą specialty oraz miejsce, w którym można zjeść śniadanie. Ja mam tost z awokado, z pomidorkami sherry i z borówkami. A Maciek ma takiego w sumie dość małego tościka, ale jest taki treściwy, bo jest połowa awokado i całe jajko. Dostaliśmy też do tego kawy, bardzo fajnie podane, spróbuję od razu. Dobra, no. Taka w twoim stylu. Kanapeczka malutka, ale dzieje się w niej naprawdę bardzo dużo, bo jest ten hummus i awokado i jajka i bardzo dużo różnej maści przypraw, przez to całość jest naprawdę bardzo smaczna i bardzo ciekawa, faktycznie niewielka, nie wiem czy się najem, zaraz zobaczymy. To może być dla was taka alternatywa, kiedy po kilku dniach w Pradze będziecie mieć już dość wielkiego, tłustego jedzenia. Moje też jest bardzo dobre. Co jest najważniejsze w takich tostach z awokado, bo często jem tosty z awokado, to jest właśnie pieczywo. Ponieważ no awokado, jak jest takie zmielone, to zawsze jest w miarę dobre. I dodatki też, ale właśnie najgorsze jest, jak jest takie bardzo twarde pieczywo, które bardzo się ciężko gryzie, bardzo ciężko się kroi, to jest okej. I fajnie, że tu są te borówki, bo one to jakiś tam czas się pojawiają. No i jest taka, no ja myślę, że się najem, bo jest taka treściwa ta kanapka, dużo pomidorów, więc jest spoko. Blisko naszego dzisiejszego śniadania znajduje się polecane przez was miejsce, które nazywa się Donut Shop i specjalizuje się oczywiście w donatach. Na miejscu też jest kawa specialty oraz chyba lody, no ale ja poszedłem w donaty. Zwłaszcza, że w sumie mało słodkości w tym filmie póki co. To jest donat, który nazywa się Peanut Butter, czyli podejrzewam, że polewa jest po smaku masła orzechowego, do tego orzeszki. Pachnie wybornie, orzeszkami i troszkę pączkiem. Jest to donat, który w smaku jest bliższy polskim pączkom. Jest myślę podobnie robiony jak polskie pączki, tylko oczywiście ma dziurkę. Fajne, słodkie, ale nie przesadnie. Jako dodatek po śniadaniu, które nie było aż tak sycące, jakbym chciał. W sam raz. Jesteśmy na Hradczanach pod katedrą Świętego Wita. Bardzo charakterystyczną i bardzo ładną. W końcu tu dotarliśmy. To jest trzeci dzień naszej wizyty i dopiero dotarliśmy na Hradczany. Zawsze przechodziliśmy mostem Karola, zatrzymywaliśmy się na piwku i koniec, wracamy. A dzisiaj przyjechaliśmy metrem, więc udało się. Bo dzisiaj w końcu jest ładna pogoda. Co nie znaczy, że i dzisiaj nie pójdziemy na piwko. Jesteśmy w lodziarni Creme de la Creme, na ponoć najlepszych lodach w Pradze. Zamówiłem dwa smaki, pistacjowe i słony orzech. W zasadzie słony orzeszek ziemny. Te o smaku słonego orzecha ziemnego smakują jak masło orzechowe oczywiście. A jak pistacja? Bardzo dobre lody. Naprawdę, no nie jest to pistacja mojego życia może, ale są naprawdę bardzo smaczne i chyba bardziej smakuje mi ten smak o smaku orzeszków ziemnych. Jeśli szukacie dobrych lodów w Pradze, to idźcie tutaj do Creme de la Creme. Nie bierzcie tych kołaczy lodami dziwnego pochodzenia, tylko zjedzicie coś naprawdę smacznego. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Manifesto Market. Manifesto Market to coś w rodzaju warszawskiego nocnego marketu. Tyle, że czynne jest przez cały dzień, a nie tylko wieczorami. Generalnie na Manifesto Market zjecie jedzenie z całego świata. Jeżeli martwicie się o to, że w Pradze są tylko knedliczki, jakieś tłuste potrawy, gulasze i tak dalej, to już nie musicie, ponieważ jak przyjdziecie tutaj, to znajdziecie naprawdę dużo takich zdrowszych alternatyw. Ja myślałam, że jak tu przyjdziemy, to ja raczej nic dla siebie nie znajdę, bo myślałam, że to będą takie właśnie czeky w pigułce, tylko na takim nocnym markecie. Ale nie, jest bardzo dużo takich właśnie dań, jakichś wegańskich, wegetariańskich, są jakieś hummusy, jakieś pokebowle. Mi się w ogóle bardzo podoba, jestem pozytywnie zaskoczona tym miejscem. Piję sobie właśnie wino japońskie, śliwkowe. Jak wiecie, partnerem tego filmu jest marka Revolut, a ciekawostką jest to, że na terenie Manifesto Market nie możecie płacić w ogóle gotówką. Na nic wam się zdadzą czeskie korony, czeskie banknoty. No i tutaj cały na biało może wejść w waszym przypadku, w przypadku turystów z zagranicy, właśnie Revolut. Jak to w Czechach, oczywiście na czymś w rodzaju nocnego marketu nie mogło zabraknąć piwa i to co mi się podoba, co wyróżnia Manifesto Market na tle polskich nocnych marketów, to to, że piwo podaje się w szkle, w odpowiednim szkle do odpowiedniego rodzaju piwa. No i to super, bo jednak te plastiki, ich jest zawsze bardzo dużo, nawet jak to są wielorazowe plastiki, no to jednak to nie zdaje egzaminu, a tutaj mamy szkło i nie płacimy żadnej kaucji. Rewelacja. Ja mam bowla, jest to bowl z takiego miejsca, gdzie są same bowle do wyboru. Mają chyba takie trzy gotowe, ale większość polega na tym, że trzeba sobie samemu skomponować. Dostaje się karteczkę i się wybiera, czy chce się, jaką chce się bazę, jaką chce się rybę, czy tofu, dodatki, warzywa.
sosy, toppingi, więc ja sobie taki skomponowałam z tuńczykiem, z awokado, z dużą ilością warzyw. Ja mam z kolei szaszłyki, japońskie szaszłyki, czyli yakitori. Yakitori jest z kurczaka, poza tym są też szaszłyki z wołowiny oraz szaszłyki z kaczki. Wygląda to naprawdę fajnie. Ja uwielbiam szaszłyki, widzę też piękny sosik, także podejrzewam, że to będzie bardzo, bardzo smaczne. Ostatnio jadłem szaszłyki w Krakowie i byłem bardzo, bardzo zadowolony, ale pikantne, dużo chili mi dał. Ale moje szaszłyki naprawdę smaczne, tylko chyba za mocno przyprawione. Za dużo tego chili, za dużo soli. Co masz? Brisket, bataty, mac and cheese, jakiś sos, jak tatarski wygląda, pikle, tutaj cebulka. No, zapowiada się przepysznie. Brisket. Brisket, a jak się mówi? No po polsku to jest to, no. Brisket, mostek wołowy. Tam różne rzeczy się z nim dzieją po drodze. Mięso dobre, tylko trochę chłodne, wolałbym cieplejsze. Te frytki z batatów wyglądają jak ręcznie robione i tak też smakują. One są z kolei bardzo gorące. Tutaj z kolei mam mac and cheese, taką malutką porcję, ale na pewno i tak sycącą, bo to no makaron z serem. Makaron z roztopionym serem zawsze jest dobry. Całościowo całkiem fajne danie, ale trochę szkoda, że mięso jest tutaj najsłabszym ogniwem. Zamówiłem jeszcze jedną rzecz. Zamówiłem skrzydełka kurczaka z pieca tandoori z miejsca, które nazywa się Nebu Tandoor Grill. Te skrzydełka od początku, jak tutaj wszedłem, mnie kusiły, bo wyglądają po prostu no, fantastycznie. Ten czerwony kolor jest tak apetyczny. Są cztery skrzydełka, dwa sosy, taki śmieszny pomidor i cebula. Próbujemy. Kurczak jest soczysty, jest świetnie doprawiony. Jest przepyszny, także wcinam dalej. Manifesto Market na plus, bardzo podoba mi się ta przestrzeń. Podejrzewam, że weekendami jest tutaj dość tłoczno i ciasno. Podoba mi się też to, jak ta przestrzeń wygląda, mając porównanie z nocnym marketem, czy z nocnym targiem towarzyskim z Poznania, bo widać, że tutaj jednak włożono więcej pieniędzy w przygotowanie tego. Te polskie nocne markety są troszkę bardziej budżetowe, to nie znaczy, że gorsze, ale no tutaj jednak jest czyściej, jest większy komfort mimo wszystko, są ładniejsze toalety. Bo są jakiekolwiek toalety, a nie to i to je. Wszystko jest spójne, wszystko jest naprawdę fajnie zaprojektowane. Wady Manifesto Market są takie same jak w innych tego typu miejscach. To, że jakaś knajpka jest na Manifesto Market, nie oznacza jeszcze, że super tam zjecie. Zawsze zdarzają się jakieś wpadki i to, co dzisiaj my zjedliśmy, też pokazuje, że no nie wszystko było fantastyczne, były rzeczy gorsze, były rzeczy lepsze i z tym trzeba się liczyć. Tak samo trzeba się liczyć z raczej wyższymi cenami niż na mieście w czeskich knajpkach. Warto przyjść, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteście w Pradze na dłużej. Tutaj znajdziecie duży wybór różnego rodzaju dań. Na ostatnie śniadanie i na ostatni posiłek w Pradze wróciliśmy do Eski na Karlinie. Kawkę mam tutaj pyszną, no i jest chlebek w ramach czekadełka, podany z masłem na kamieniu. No lodu, ten chleb przepyszny. Zamówiłem dwa śniadania, nie mogłem się zdecydować, co chcę i stwierdziłem, że zamówię dwa śniadania. Też mając w pamięci, że ten toast 66 aż tak sysący nie był. No i chyba tym razem troszkę się zagalopowałem, bo mam tutaj kiełbaski własnego wyrobu, podane z musztardą, chrabem i chrzanem, a obok mam śniadanie numer 2 na słodko, czyli to jest taki rogalik z puddingiem czekoladowym, masełkiem i dżemem. Jest to spore. I tutaj Sonia ma jeszcze swoje śniadanie. To jest jajecznica na toście z rybą wędzoną, do tego sałatka i coś w rodzaju twaroszku. Z owocami. Z owocami. Fajnie to wszystko wygląda. Kiełbaski naprawdę dobre. Czuć, że nie są to pierwsze lepsze kiełbaski kupione w sklepie. One są przepyszne. To nie jest jakaś parówa zwykła. Świetna słodkawa musztarda. Jest to naprawdę bardzo smaczne śniadanie, choć wydaje mi się, że to, które jadłem poprzednio, czyli toast 66, było wiele ciekawszy. Za to od Sony spróbowałem kawałek jajecznicy na chałce, a nie na toście i wow, palce lizać. Rozpocząłem jedzenie rogalika, jest wyborny. Do niego masełko oraz taki dżemik. Dżem z jakichś owoców leśnych. I tutaj jeszcze jest taki serek w zasadzie czekoladowy. Sony miała taki zwykły serek z owocami, a u mnie jest czekoladowy z kruszonką. Warto było wrócić, warto było zjeść dwa śniadania. To było udane pożegnanie z Pragą. Wracamy do Polski, a wam polecam Eskę. To jedyne obok nasze masomiejsce w Pradze, do którego wracaliśmy, bo było tak pysznie, że mimo, że byliśmy tylko 4 dni w stolicy Czech, no to stwierdziliśmy, że musimy wrócić. Praga skrywa naprawdę wiele pysznego jedzenia, ale nie wszystko w tym filmie zdołaliśmy wam pokazać. Nie było tych wszystkich turystycznych miejscówek z czeskim jedzeniem, nie było też na przykład świetnej pizzy neapolitańskiej, która nazywa się Manu, nie było też za wiele azjatyckich knajpek, byliśmy na azjatyckim jedzeniu w zasadzie tylko na Manifesto Market, a tych restauracji jest naprawdę sporo, można by
żeby przyjechać do Pragi na tydzień, na dwa tygodnie i żywić się tylko i wyłącznie w azjatyckich knajpkach. Może kiedyś tak zrobimy, może kiedyś nagramy odcinek Azjatyckie jedzenie w Pradze, no kto wie. Partnerem dzisiejszego filmu jest marka Revolut. Pamiętajcie, że rejestrując się z poniższego linku, który znajdziecie także w opisie, możecie zamówić własną kartę całkowicie za darmo. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Piszcie w komentarzach, jakie Wy knajpki w Pradze polecacie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału i zostawieniu łapki w górę pod filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!